domu z fundamentu, wiesz? One leżą jakby spoko, na... spoko. Mhm. Ale gdybym chciał zmienić to co, tym młotkiem, czy jak? Młotkiem rozebrać. Ale to na razie zostaw, na pierwszą tam to już wiesz, tam może być, potem się to będzie... Szkoda materiału na razie. Czyli jak chcę przenieść to, co muszę zniszczyć i położyć na nowo, czy jak? Tak. Mhm. A, w ten sposób, dobra. Ale później masz tu też w tej biblioteczce, nie? Masz później, uczysz się książek, które masz do budowniczym, nie? Że rozkładanie... niszczyciel, nie? Że tam ci daje 10% odzyskiwasz, nie? No. 20... 15 i 15... To jest 50, a 50 jest chyba standardowo, wiesz, jak w grze, nie? Czyli jak już profesjonalny niszczyciel, jak no to masz już 100%. Ja chyba mam, bo prawie już też 100%, więc ja się tego na razie nie muszę uczyć. Ja tu wstawiam skrzynkę, słuchajcie. No, dobra. Tu no, przy nie wiem. Ja nie? Dobra. No, czemu spoko. Nie? Ale co, że będzie rozwalona, czy co? Nie, przecież żartuję. Nie, nie rozwalą. Co mnie strasz? Będzie... Straszysz mnie? Nie straszę, bo ja tu ten, nie? Chciałem skrzynki, to... To jest no. Takie wąskie strasznie, kurde, zrobiliśmy. No ja, bo ja w ogóle myślałam, żeby te śpiwory położycie tu wzdłuż. I wtedy po obu stronach można było dać warsztaty, nie? Nie, nie, bo ja mi powiedziałem, że jak schody, drugie piętro, nie? Tam idziesz zrobić większe, nie? Też można, ja chciałam tylko odłożyć, no. Bo ja mam prawie full ekwipunek, a możemy zestakować te przedmioty, które mamy, no skoro no i tak jakby zabiera ze środka, ze skrzynki, no w sumie teraz właśnie, no bo zapomniałem, że teraz jest tam możliwość, że ze skrzynek zabiera to warsztatu, nie? No. Że na co to wszystko targać? Imagine in real life, like in the future, like space taxes. Więcej nie wrzucę, proszę, to biorę to. Wrzucę plastik na przykład. I tak to się potem pewnie mi się zdaje lepiej na górę, bo się potem przeniesiemy. This is definitely the taste. Nie wiem co zjadłam. Ja się wkurzę. Co bym zżarła. Chyba, że batona zjadłam. Albo to ona zjadła. Nie wiem. A nie wiem, musiałeś na jej statystyki zobaczyć, no. Ona się czymś zatruła. No. Zjadła tego grzyba, co ja go opuściłam. No co za baba, po prostu nie mogę. Trying to take my stuff again? A przydupas może zginąć? Nie. Tak, kobito, próbuję zabrać twoje rzeczy znowu, bo targasz kamienie, nie wiadomo po co. Znaczy, powali ją po prostu, nie? I możesz podnieść ją, nie? Więc to jest takie... Anyway, back to Space Engineers Tax Payment Context. In a space właśnie, to czekaj, myślę, że only huge server that is whitelist only and I own the biggest faction there and I come to claim taxes for people building on our property in space and planets and the moons we climbed. Sounds like a challenge. At least to me. Dobra, ja się zestakowałem. No dobra, zostałem. 4 godziny zostały. To jeszcze coś idzie porobić, no. Ja bym pozbierała dalej te drewno i zaczęła budować poziom wyżej czy coś, tak jak mówisz, nie? Mhm. Dobra. Yesterday a faction did not pay their taxes, so we had a peaceful talk with them. My friend is working in logistics department.
and his main job is to call in companies which are, you know, cooperating with that with his company and ask them politely to pay everything to pay for the resources or to pay for the goodies. So yeah. And sometimes I'm trying to imagine myself doing the job, and I'm thinking how long I can stay polite and kind, and you know. Not for me. Można umocnić mego? Można drewniany zmienić, nie wiem, na kamienne, a, czy coś? Na kamienne, potem na żelazne, a potem na tytanowe, czy coś, chyba z ostatni poziom. Aha, spoko. Buduj obronę. A co ty mi powiesz? Kolczaste ogrodzenie. To nie można by po bokach postawić, jak no spadać z tych, to jeszcze na kolce dodatkowo. Co by na to? No tak jest pod zadania, to i tak trzeba po dwa zrobić, no. Siekierą nie biega, bo szybciej stamina ci schodzi. Okej. Okay. Lepiej ją schować i biegać normalnie, tak. Zaś patyki i zaś drewno. Niekończąca się historia po prostu. Co mnie? Czekaj, dawaj to. Masz to. Jak my spadniemy? No to to aż tak tyle obrażeń chyba nie zadaje. Młotek do mięsa mam zbudować. A to też jest ta pułapka przecież. No. Nie, bo to ze śmiedzi potrzeba. No to jeszcze nie teraz, to dopiero potem. No. A jak tu chciałeś? Do góry, tu z tyłu po prostu schody? Gdzie tu? No, o, biegnie potworek. Ciekawe, czy nasze przydupasy będą wbiegać w te pułapki, jak one się kręcić. I dostaną damage od nich? Tak. A jak my dostajemy damage? Może lepiej tych przytupasy to zostawić w bazie, nie? Bo możesz im rozkazać usiąść, czy nie? No jest stop, to palicho tam, nie? Towarzysz. Cechy. Zwykły człowiek. Szybkie ruchy, ostre paznokcie. No jeszcze możesz tam, nie? No, to te... Obrażenia z broni białej ma za niskie. No dobra. No, moja właśnie na kolcach. Nie, za dużo tam nie dostała, kurde.
Szałośliście. Dobra, czas zniszczyć łuk, bo mi niepotrzebny. Czy będziesz strzelać? A po co mam strzelać? Nie będziesz strzelać wcale? No, maczeto. Jeb! Nie bij, przetłumacz. No, jak chcecie, to potrzebuję... Tak. Dwie gumy jeszcze i dwa drewna i mogę jeszcze jedną zrobić, póki co. Drewna mam, ale mogę wrzucić do skrzynki po prostu. Mhm. Aha, nie, bo to są kloce drewna. Ty że robisz. Jeszcze jedną gumę, jeden plastik. Jeden plastik, jedna guma. O, mieć i ten żelazo. Let's sort out the equipment we're not using. Mieć żelazo. A da się jakoś rozmontować kilof na przykład? Tak. Jak? No, ja tylko białe wyszły, ale to dobra. Ja mam wrzucę tu jedna. Zabieram, dziękuję. I druga. Jak rozmontować kilof? Okay. Wchodzisz do warsztatu i na końcu masz rozmontuj i co chcesz rozmontować ci się pokaże. No dobra. To bym chciała. Super deal, dostałam kamień. No tak, no. Zużyłaś to, no więc. Wierzysz, Wiciuk, z maczetę? Prosimy się, no. Szyni. Tak. 51. Tu ma. O. Gdzie to jest teraz? 22 jest atak? Czy o północy? 24, o północy. Więc będzie ciemno jak... Teraz będzie ciemno. No dlatego te drugie piętro trzeba zrobić. No ale właśnie, bo jakby przyniosłam trochę drewna, tylko nie miałam pomysłu, jak to chcesz tu zrobić, więc ja idę ciąć dalej, a ty po prostu może rozplanuj to tam, albo zbuduj te fundamenty, schody. Nie, czy... schody najpierw i... To będzie poprzenosić po prostu. Deski. A co ja mam to rozplanować? No miałem jakiś pomysł na to, jak to wyglądać. No, nie no, żeby po prostu górę zrobić, ale to... Tylko ty tyle miałem z pomysłu. Do góry teraz można sobie trochę większą zrobić, nie? Więc... W sumie na dole później można zostawić te same skrzynki. I na przykład te baterie z akumulatorów, co są później, się ładują. A u góry warsztaty, nie? Bo i tak teraz nie ma tak wcześniej, żeby pobiegać po skrzynki i do warsztatu, że to zabiera same, no to... To jest ten plus, nie?
to wyciąg ze zadekorowania i budowania, to nie chodzi o komu. Masz też tam ściany, potem będziesz miał te dekoracje z zombie, ze zwierząt. No, i teraz trzeba zrobić jeszcze światełko. Nie? Chyba zadanie właśnie. Ta, lampę trzeba zbudować. I... światełko, lampa. Buduj, tam. Dobra, gdzie chcemy lampę dać? Żebyśmy tych widzieli, to na razie dam jedną tu, potem się ją zmieni. Ktoś sobie zabrał ten śpiwór? Ja. A, okej. Okay. Żebyś nie zapomniał go położyć, nie? No, spoko, spoko. To będziesz dybał potem. No, ale to od stacji będę dybał, więc nie ma daleko. No tu jest pierwsza misja. Stacji. Misja wytwarzania jest do wzięcia z tego. Ja muszę do łazieneczki, za chwilkę wrócę. No ciekawe, jak nam pójdzie ta pierwsza nocka. Ostatnia była ciężka. No, też będzie ciężka, no. Patyki trzeba w ogóle mieć, nie? Czy, nie, nie trzeba, bo też chyba ze skrzynki się doładują, czy nie? Też się powinno doładować, no. Tylko młotek chyba, nie? Do naprawy. To jest jako napraw, czy jako przeładuj, czy jakoś tak? No, dobra, zrobię drugą skrzynkę. To tam też jakieś rzeczy ten... Tu to było, fuck. Dobra, zapomniałem tego zrobić. To jest czasu. Co było? Postawiłem te... trzy pułapki na te zwierzątka. Na zwierzątka, o, no to super. Nie, farma już też jest, kurde, patrz. No. Ale farma jest tam w zadaniu, to tam. Ja w ogóle muszę zobaczyć te też zadanie. Wykonaj ziołolecznictwo. Obrony, dwa fundamenty, schody, kolce ogrodzenie znowu. Shall we take a breather for a moment? Przejdź do stacji nadawczej. Mm.
całkiem spoko, jak na pierwszy dzień się pocisnęli z tymi zadaniami tu. Jeszcze pójdę pościnać, bo to potem na jutro i tak się przyda. Dobra. Czy nowa zombiulcowa gierka? Wiesz co, już żeśmy kiedyś z Magogiem grali. Ale Keymailer chyba trochę nie ogarnął za czasu, w sensie bardzo późno od requestu dostałam kod. W związku z czym zaprosiliśmy Wiciuksa do pogrania. No i ogrywamy sobie. Zresztą przygoda w te gry, w takie gry w większą ilość czasu też jest bardzo fajna, bo więcej można zrobić. Lepsze efekty to przynosi, więcej zabawy. Nie pamiętasz? A wiesz co, nie bywasz bardzo często, więc może po prostu gdzieś umknęło. Chyba jednego live'a mieliśmy z tej gry dopiero, się wydaje. Tak, bo jeden co sami chyba zrobiliśmy, albo dwa live'y były z dwoma tymi. Właśnie nie pamiętam, czy były dwa, myśmy trochę pograli. Nie, bo my sami, na drugi dzień mieliśmy i drugiej chyba nocki jeszcze nie ten, nie, odłożyliśmy. Ja tam nie pamiętam. No nieważne, w każdym razie jakby zaczynamy od nowa, nie? Dzisiaj też to jest dzień pierwszy. Zastanawiam się tylko, co to jest ten procent nad dniem. Jest 1684%. To jest modyfikacja tych, nie? Poziom trudności to jest. Zajebiście optymistycznie to brzmi. Tak, mieć 16-krotnie trudniejszą grę. No to wszystkie odznaczenia, nie? To albo na plus, albo na minus chodziły, nie? Czy na przykład respawn, czy nie? Bez respawnu. Dalej czasu pracujesz tam, gdzie pracowałeś? Czy już zmieniłeś robotę? No takie jest dorosłe życie, bym powiedział. Jakby nie, ja bym, może nie mam pretensji czy coś. Tak wygląda życie. Z tym miejscem pod niebo, a ziemia. Też mógłbym lepiej. A to czekaj, bo ja utknęłam na tym, jak skończyłeś pracę w Żabce. Tego się zdziwiłam. I to nie wiem, co robisz teraz. W sensie nie, jakby jak nie chcesz mówić na live, to nie. Spoko. Ale moja świadomość twojej pracy utknęła na tym etapie. Czy tam? Mi się wydaje, że chyba Monopol. Jak dobrze pamiętam. Wiesz co, jak będziesz robił, chętnie wymienię wodę na coś smakowego, bo kupiłam. Za chwilę... Kupiłeś? Co kupiłeś? Fanta Zero. A to chętnie bym się napiła. Bo chwilę mi ostatnie szare komórki wypłuczę. Dalej pracuję w sklepie spożywczym. Ale Żabkę opuściłem 4 miesiące temu. 4. I mówisz, że teraz jest lepiej, tylko że mogliby lepiej płacić, tak? W sensie to dobra zmiana. W tym razie. No to super. To fajnie w takim razie. Dziękuję. Chcesz jeszcze raz ustawić ci tą to? Nie, no wypijesz, nie? Chyba. Znaczy jedno jest. No to zostaw, tu mam iść z boku.
Nie wiem, czy nie chcesz. Zjadłam z taką galaretkę dzisiaj. No ja też zjadłam. Będzie ciepłe zrobi, nie? No to trudno. Proszę. Dawno, ty nie ściemniaj, że pracujesz, dobra? Bo ja widzę, że ty nic nie robisz. Tu masz plastik i zbieraj. Ja myślałem, że to było do czasu Nixa czy coś. Nie widziałam Dafne. Cześć, Sibuna, hejka. A, nie była pan. My chcemy już ścianę budować? No możesz, no możesz, no. Ciekawe, czy jutro moi bracia złożą mi życzenie, czy nie. Mamy w sobotę multi imprezę znowu. No, mój siostrzeniec miał urodziny w zeszłym tygodniu. Moja siostra ma na koniec miesiąca. A przy okazji w sobotę od razu zrobimy dzień ojca. A dzisiaj mają rozkminę, czy jest jakieś święto, bo tak raz koleś szedł z rurą. Takie okej. Z rurą? Ale z rurą. Miałam szedł z rurą, co mi się spoko. Potem patrzę, jakiś kolej z bukiecikiem, takie ty, i tak kminie, o co chodzi. No 10, nie? Wypłata była. Matki pieniężnej, okay. Kurde. Co po o. Niektórych przynajmniej. No. No, tylko pamiętaj, że będzie ciemno jak wy. Dopiero lampy będziemy mieli tam, jak będzie prąd. No. Dlatego tu je, wiesz, tutaj jest wsparcie, co nie? U mnie matki pieniężej wypada 3, a u mnie 28. No, ja wpadła w te wasze kolce i prawie zginęła. Matka pieniężna? No i to nie fajnie. To niedobrze, bo jak jej nie zobaczysz w przyszłym miesiącu, to będzie smutno. Wy macie w UK tygodniówki, czy też normalnie co miesiąc? Tygodniówki. Tygodniówki, no to fajnie. Ciekawe, że jakbym miał dostać co miesiąc, to bym się teraz chyba poklasnął, kurde. Ciężko się przestawić. Szczególnie jak na przykład z kimś jesteś umówiony też na płacenie, dajmy na to co tydzień jakieś tam kwoty, nie? No. No bo wiesz, tam bym się pochlastał, ale wiesz, dałbym sobie radę. Nie no, wiadomo, nie. Jakieś dostawałam tygodniówki w pracy, a potem właśnie przeniosło się to na wypłaty raz w miesiącu. W sumie taki pierwszy miesiąc jest taki dziwny, zanim ogarniesz, jak chcę to rozplanować, żeby zapłacić wszystko w odpowiednim czasie, nie? No. Trzeba będzie wszamać przed imprezą. Mieć energię.
No ciekawa no. jestem, ilu ich przyjdzie. O, tu jest pierwsza osoba. No, potwał, no. Masz trzy te, nie? Tak by... No. Pierwszej całkiem na plecach i troszkę te... No, a pojazdach tak samo masz, nie? Jak później na motorkach, czy... amfibii, czy na skuterach, czy... Co to tam jest jeszcze? No, już mogła być ta pierwsza nocka, kurde. Dobra, sobie dam te antybiotyki pod ósemeczkę. No w sumie, żeby potem nie szukać w ekwipunku. Ciekawe. Coś czuję, że pozbędę się swojego zapasu. Check if we're missing any supplies. Nie ten przycisk, o Boże. Co zrobiłeś? Dałem wszystkie rzeczy YouTube'owi. No ja nie wiem gdzie, ale jak on mówi, że one nie mogą zginąć... W sumie po co je karmić? Ale to wiesz, jak ją podniesiesz, to i tak ten głód dalej będzie miała, nie? To tylko, że ją podniesiesz. Nie, mnie raczej chodzi o to, że wiesz, jak się tam rzucą w te... pułapki, nie? Ale to wiesz, jak one... te raczej, wiesz, pobiegną do tych schodów, nie? Te przydupasy. Żeby bić je przed pułapkami, nie? Może być tak, że ci nawet nie do pułapek nie dojdą, bo jak to, wiesz, jak polecą i tam zaczną bić. No nie byłabym aż taką optymistką. Czy ja mam jeszcze jakiegoś skill pointsa może? Mam. Ja sobie podniosłam jasność, żeby coś na live było widać. Gdy tylko z latarką biegać, to tu niewiele pokażę. Można zmienić imię. Osia. Żeby nie było, że Antonina. Ten piksel na tym kole, nie? Już jest ta pora, że ciężko się gdziekolwiek oddalić, bo już wiesz, że zaraz przyjdą.
Pamiętasz, jak stoję w miejscu i ruszam myszką, to latarka się rusza, ale głowa nie. Grało mi się dzisiaj w Genshin'a. Porobiłem swoje rzeczy i zdobyłem na nowym banerze Setosa. Jakaś nowa postać jest. Junk food, consume 11 energy bars. Znaczy, że dopiero przez całą naszą grę zjadłam 11 batonów. A kiedy Falloutik? Muszę jutro pograć nawet. No nie, jutro jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie? To co się pytasz? No bo się pytam wstępnie, a w środę dopiero wchodzi ten patch z tym. To w czwartek możemy zagrać. Bo nową mapą i z tym, nie? Aha. I z nową przepustką i ten będziesz mogła sobie zdobyć. Chcieliśmy trochę pofarmić tamtych punktów, bo nie wiem, na którym będzie ten kolektron. Żebyś też go miała, nie? Cokolwiek to jest, tak. No to co zbiera te, wiesz, jak surowce, nie? Czyli w bazie będzie, nie? No, no. A ty żadnego nie masz, a to będzie, wiesz, ten podobno ma być jako darmowy w tej przepustce, nie? Okej. A w przepustce to tam się robi zadania takie typowo, wiesz, jak zabij jakichś tamtych, to się przy okazji zrobi. Możemy albo wiesz, coś wykrafć, albo coś. Bo w środę będę u Ani na live'ie z Minecrafta, bo ona w czwartek nie może, więc grał w środę. Możemy w czwartek zagrać. Dobra, skąd idą? Halo? Czy ich słychać, ale nie widać. Z prawej biegną. Ale... To bo oni dość daleko, nie? Się spełnią zawsze. Właśnie zły wzrok. Ja zawsze tak na mega daleko nie widzę. W okularach. Bez bym też nie zobaczyła. My body feels stiff. No dobra, zobaczymy. A z pleców też idą. Też idą, no. I od strony bazy też idą. Świetnie. Więcej zombie. Tak kulturalnie z fotkami. Na razie jest pasywnie, później trzeba zresetować pułapki. Na do worka, tu podnieść. Dałem tam na stamtąd, ja to zerknę. Aha, zaraz. Przyjdzie jeszcze raz. A ciebie zabiła? Mhm. Aha, no tak, to jest przyjemne. Thank you.
Znowu? Dobra, mam trochę HP tylko. Kurde. Ja może się podhiluj zanim wyjdziesz, nie? A nie, bo przedmioty masz tu. A, o, możesz. Gdzie moje tabletki? Dawaj je. Dobra, trzeba sprawdzić, które się kręci, a które nie. Dobra, już się zakręci. Nie, tutaj nie kręci. Ja my później rozpoczyłem. Widzę, że expo się nie dostaje za to. No nie. Znaczy dużo expo dostajesz potem, wiesz, jak po świecie, jak będzie chodził, no? To czyli wiesz, jak chcesz to, co możesz strzelać z łuku, nie? Bo będziesz dostał expo. Pierwsza nie zatrybiła i drugi, pierwsza. Czyli dobra. Jest tam do ronda? Jakie tam do ronda? Pierwszy leci. If you have any decent equipment, hand it over. Kowal już idę. Dobra,
uczciłam ostatnio. Zawsze to będą te z tymi hakami, kurde. To będą przyciągać. Nie, dzisiaj nie, to jest dopiero tam chyba czwarta czy piąta nocka. No przy dziesiątej już te giganty, nie? Przejdą. To musi mieć wyrzutny rakiet w tym, nie? No, pierwsza już chyba nie działa. Kombat, kombat. O, to już ostatnia pala. No jeszcze spadli. Dobra. No, no dobra. No to wareczki pozbierać i tyle. Do we have to survive like this every day? Gdzie jest wyciuk, kurde? Gdzie ty jesteś? A, już znikła. Miałem strzałę w głowie, nie? Wiedziałem, że ty nie strzelasz, nie? A, no w sumie ja też mam jakieś strzały z... Zgarnęłam. Ale ona zniknęła, dziwne, kurde. Twój mózg ją wchłonął. Dobra, reset, reset. Nie wiem, ile tego było, więc powiedzmy, że... Są zresetowane, no dobra. Ci wrzuciłam? No, no super, i to się wzięła. Laska, zostaw. Osia, spierdzielaj.
Ale jest 7. A, wziąłeś, no dobra. Działo ci się. Mam tu materiałów. Teraz to może będzie. No, też nie mogę tego robić. No dobra. Nie może być teoretycznie jeden live, jeden dzień. No tak fajnie, fajnie to wychodzi czasowo. No dokładnie. Mniej więcej tak, bo to są powiedzmy 2 godziny, nie? No. Jedna doba. Dobrze, moi drodzy, 23. Kończymy tą zabawę. Następnym znowu będziemy się rozwijać, rozbudowywać i powiększać zasób naszych pułapek. W takim razie, co? Życzę wam miłej reszty tygodnia. W środę zapraszam do Ani na Minecrafty. Będziemy kontynuować przygodę na wyspach, na wyspie. Tak? Na mapce od Hotaru.